Dzień dobry. Przywitaliśmy Państwa utworem On Green Dolphin Street, utwór skomponowany przez Bronisława Capero, chociaż pierwotnie pod tytułem Green Dolphin Street, do filmu Green Dolphin Street na podstawie książki Green Dolphin Street. Ale tak naprawdę utwór został spopularyzowany 10 lat później przez Milesa Davisa. Tak, już mi się język plącze ze stresu, naturalne. I tak
Dobra, miałam nie mówić, ale to tak naprawdę ostatni wesoły utwór na tym koncercie. Teraz będzie tylko melancholijnie. Smutnie? O miłości? Tutaj też było miłości, bardziej na wesoło. O wspomnieniu. Jak to wiadomo, film z 1947 roku, więc utwór też z tego roku. I jak typowe romanse z tamtego okresu. Radost. Ckliwe? Teraz utwory też ckliwe. Nieprawda. Będzie kilka też wesołych, poprzeplatanych. Ale już teraz wchodząc w ten nastrój melancholijny, zabieram Państwa do północy. Godziny północy. Czasu magicznego, czasu refleksji, marzeń, wspomnień. I taki też jest ten utwór. Bardzo melancholijny, rozmyślaniu. A propos miłości, utwór Round Midnight. Utwór chyba najbardziej taki, najczęściej wykonywany, nagrywany spośród utworów skomponowanych przez jazzmenów. Bo utwór też skomponowany przez nie byle kogo, bo przez Theloniusa Monka. No i teraz melancholijnie zmieniamy charakter. Round Midnight. Thank you.
mending. Does it mean, does a love is ending? Darling, I need you. Lately, I find you're out of my arms, and I am out of my mind. And I love, hey queen, let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound, and no midnight comes. Powiedziałam, nie będą tylko smutki. Wracamy do ciupki radości. Taka opowieść, muzyka, ale też muzyczna opowieść skomponowana przez Krzysztofa Komedę do filmu Dwaj ludzie z szafą Romana Polańskiego. Oj, wiele lat temu. Tak. I dopiero wiele lat później do niej napisał tekst Wojciech Młynarski i zyskała tytuł Każdy szafę ma, jak mówi tekst. I może by wydawało się, że to taka prosta pioseneczka, ale ma ona tą swoją metaforę pod spodem, ma ten przekaz, który mówi, że tak naprawdę każdy z nas tą naszą szafę niesie w życie, te wszystkie swoje doświadczenia życiowe, smutki, radości, wszystko, co nas otacza, zbiera po kolei i idzie, jak ci dwaj ludzie, którzy wychodzą w tej etiudzie filmowej Romana Polańskiego. I właśnie, ważne jest, żeby znaleźć tą drugą osobę, która włoży nam oczywiście te swoje też troski, swoje problemy do tej szafy, swoje przeżycia, ale pomoże nam nieść tę szafę i będzie nam razem raźniej. Każdy szafę ma. Każdy szafę ma, a w niej zmartwień stos, krzywią się z jej dna swetry, łódka bez tros. Na wieszaka zaś w krukle barwej lele koszulu, prześlicznych jak sen. Każdy szafę ma i wśród lat i zim w życie szafa ta, gdzie razem z nim. Piszczą wciąż jej drzwi jak pies, chory pies, i przenosić ją głupio i ciężko jest. W głowie jele jak sen marzej len, nie goni wzrok za horyzont hen. Aż tu mądry ktoś podpowie ci puch, jedną szafę rzuć, troski but
Teraz będzie o domu, ale nie o takim zwykłym domu, tylko o takim domu, w którym ktoś jest. Tak naprawdę domem nie jest zwykły budynek, tylko to, co nas w nim otacza, to, co, gdzie się czujemy dobrze i z kim się czujemy dobrze. Gdy tej osoby brakuje, ten dom nie jest domem. Ten dom jest pustym budynkiem, zwykłym krzesłem, które tam stoi, pokojem pustym, kurzem. Ale nieprawdziwym domem. A house is not a home. It ends in tears.
da Don't let one mistake keep us apart. Kolejna zmiana charakteru. Z ballady w coś dziwacznego. Latyno? Nie do końca. Utwór napisany z tekstem Agnieszki Osieckiej z kompozycją Wandy Warskiej. Jedyna jej kompozycja. Uroda, którą wokalistka Wanda Warska, kompozytorka również, nagrała w pierwszych latach działalności Radia Polskiego tylko z samym kontrabasem. Więc niełatwa sprawa. My tutaj troszeczkę inną aranżację przedstawimy. Równie dziwną, choć nie bardziej oryginalną, ale też oryginalną na swój sposób. Powiem tylko, że mi się ten utwór trochę taki kojarzy jako wersja Osieckiej na O mnie się nie martw. Tylko może, tylko z tego co sprawdzałam, to powstało wcześniej, więc do zastanowienia, czy przypadkiem panowie, którzy pisali, bo tam to pisali panowie, a to panie, czy tam ci panowie się nie wzorowali na urodzie. A więc uroda. Tak nam jest daleko do tych pierwszych.
idź i nie zwlekaj, przecież to nie my. To nie my, to nie my, u, 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 to nie my, to nie my, to nie my, to nie my. Od urody do porannych łez. Również z tekstem jednego z moich mistrzów, kto mnie zna, ten wie, że uwielbiam wiersze, teksty napisane przez Osiecką i przede wszystkim Młynarskiego, mojego mistrza słowa, jego inteligencję. Więc no nie mogło zabraknąć na tym koncercie jakichś utworów z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Więc są poranne łzy. Tekst Wojciech Młynarski napisał później, poproszony przez kompozytora utworu, Zbigniewa Jeremko. Utwór w oryginale śpiewała wspaniała Krystyna Prońko. Nie będę dłużej tutaj przynudzać. Posłuchajmy. Poranne łzy. I nie powrócę.
teraz na wesoło. Utwór z tekstem Osieckiej, z muzyką Seweryna Krajewskiego. Tak, zostajemy przy piosence poetyckiej. Utwór opowiadający o tym, jak dwoje przyjaciół lub kochanków spotyka się po latach i usunują refleksję o swoim życiu, o tym, co się udało, a prędzej co się nie udało, co się potoczyło nie tak, jak sądzili. Teraz tylko po prostu zostaje upić się na wesoło. Dobra.
Wracamy do melancholii. Całkowitej. Jak nie czuła byłam, kiedy on odchodził. Po tym jak on mi powiedział, że mnie kocha. Ja stałam, nic nie mówiłam. I on odszedł. How insensitive. Antonia, Carlosa, Jobima. Tyle. Thank you.
teraz po wykonaniu tego utworu mogę powiedzieć, żeby rozluźnić, jak my nazywaliśmy ten utwór, jak koledzy z zespołu nazywali ten utwór. Jakie nazwy padały? Intimissimi Mini, Intercity. Różne fantazje, kreatywność bardzo duża. Tak. A teraz ostatni już utwór. Utwór finałowy. Nika's Dream. Horacego Silvera. Jeden z utworów napisanych jako hołd dla patronki jazzu. Panoniki Coningwater. Nie wiem, czy dobrze czytam. Sobie napisałam, znalazłam. Tak, tak z historii tego utworu. Dobrze. Nika's Dream, czyli sen Niki.
Natalia Grudnik, dziękuję za przyjście.